Dobry wieczór, kłania się Państwu Maciej Struk. Zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. A dziś w programie. Po prądzie i gazie czas na wodę. Polacy wkrótce zapłacą wyższe rachunki. Polskie służby zidentyfikowały migranta, który śmiertelnie ranił funkcjonariusza Straży Granicznej. Zajrzymy też za ocean, gdzie kampanii prezydenckiej przyglądają się kamery Republiki. Na biurko nielegalnego prokuratora Dariusza Korneluka wpłynął list przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Czytamy w nim, że immunitetu, jaki przysługuje członkom zgromadzenia, nie można zignorować. Oznacza to potwierdzenie nielegalności zatrzymania, jakiego dopuściły się polskie służby względem posła Marcina Romanowskiego. W koalicji 13 grudnia szukanie kozłów ofiarnych po międzynarodowej kompromitacji w sprawie bezprawnego aresztowania posła Marcina Romanowskiego MSZ zdecydowało o przyspieszeniu powrotu polskich przedstawicieli przy Radzie Europy. Jak doszło do tego, że wiedzę o liście, który ma wypłynąć ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, polskie państwo dostało tak późno? I czy mieliśmy do czynienia z jakimś niedopatrzeniem, pomyłką, sezonem urlopowym czy sabotażem dyplomatycznym? Argumentacja o opóźnianiu jest absurdalna, bo nielegalna prokuratora krajowa mogła długo przed bezprawnym aresztowaniem posła Romanowskiego spytać o jego immunitet jako członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, ale tego nie zrobiła. Dopóki nie wyczyścimy wszystkich złogów PO-PiS w strukturach całego państwa, to takie problemy jak z akcją dyplomatów pisowskich przy Radzie Europy będą się pojawiać. Z Gazety Wyborczej wynika też to, iż się myliłem. Nie była to kompromitacja prokuratury, może jedynie błąd, ale działanie mafii PiS. Wyszło na jaw przestępstwo urzędnicze bezprawnego pozbawienia wolności, zniesławienia, nadużycia władzy ze strony wspomnianej grupy i teraz próbują odwrócić uwagę, próbują szukać kozła ofiarnego, udając, że doszło do jakiegoś niedopatrzenia, do zablokowania przepływu informacji. Ale dla rządzących fakty i prawo nie mają znaczenia, kiedy kłócą się one z polityką zemsty. Jeśli się czyta same przepisy, artykuł 14 i 15 statutu Rady Europy, z niego wprost wynika, że Marcin Romanowski nie jest objęty immunitetem Rady Europy. To, że poseł Romanowski ma immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, potwierdza jego przewodniczący w liście do nielegalnego prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. W moim odczuciu ten list ma fundamentalne znaczenie. Po prostu przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego po prostu ucina wszelkie dyskusje, kto jest upoważniony do komentowania i interpretowania zakresu przywileju członka Zgromadzenia Parlamentarnego. Podaje przepis mówiący, że właśnie on jako przewodniczący potwierdza fakt, czy członkom tego zgromadzenia przysługują takie przywileje, czy nie. A nie opinie, na które swoje bezprawne działania próbuje zrzucić Adam Bodnar i jego ludzie, w liście szef Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy wskazuje. Immunitet nie jest przywilejem nadawanym danej osobie, ale raczej ma na celu zagwarantowanie poszanowania instytucji demokratycznych. Nikt nie może powoływać się na niego w celu popełnienia przestępstwa, ale też nikt nie może go zignorować. W ten sposób Theodoros Roussopoulos pouczył nielegalnego prokuratora krajowego, że nie wolno ignorować immunitetu członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. A to zdarzyło się właśnie w Polsce, kiedy pociągnięto, czy podjęto środki wobec posła Romanowskiego, mimo iż ten immunitet posiadał, czyli zignorowano istnienie tego dokumentu. Przewodniczący tu wskazuje, że tak czynić nie wolno. Czyli po prostu przewodniczący wprost napisał prokuratorowi Kornelukowi, że złamano prawo, tak? Że też prokurator krajowy złamał prawo. W dyplomatyczny sposób oczywiście tak. A to jeszcze bardziej kompromituje Polskę na arenie międzynarodowej, bo wprost wskazuje na stosowanie metod rządu w Warszawie, takich jak w putinowskiej Rosji. Nie dziwią zatem ataki i naciski na Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. Mam wrażenie, że dochodzi tutaj przez tę rozszerzającą interpretację immunitetu, którą oni prowadzą, do jakiejś obstrukcji działania wymiaru sprawiedliwości. W liście przewodniczący zgromadzenia zapowiedział, że jeśli
wpłyną odpowiednie dokumenty, to instytucja zajmie się sprawą immunitetu posła Romanowskiego. Bardzo cieszę się, że będę mógł przedstawić swoją argumentację w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Proszę zwrócić uwagę, że w tej procedurze bardzo ważnym elementem jest to, czy aby nie jest tak, że jakieś postępowanie karne, które chce się wszczynać w stosunku do członka Zgromadzenia Parlamentarnego Europy, ma na celu tylko i wyłącznie wymiar sprawiedliwości, czy też może właśnie również inne względy. Chodzi oczywiście o polityczną zemstę. Zemstę, która z demokracją nie ma nic wspólnego. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Światło dzienne ujrzały kolejne świadectwa politycznych represji stosowanych przez koalicję 13 grudnia. Najnowsze informacje o stanie zdrowia urzędniczki zatrzymanej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekazał jej ojciec Andrzej. To nie do uwierzenia, że takie sytuacje mogą mieć miejsce w XXI wieku w Europie. Ciąg dalszy represji stosowanych przez służby podległe rządowi. Ojciec jednej z zatrzymanych urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości, Urszuli D., powiedział w rozmowie z telewizją Trwam, że jego córka straciła 10 kg wagi. To jedynie czubek góry lodowej. Odcięty kontakt od innych ludzi, jest tam zupełnie izolowana, także nikogo nie może spotkać, z nikim nie może rozmawiać. Wyjątek stanowią właśnie adwokaci. W relacji urzędniczki czytamy, co przeszła tuż po zatrzymaniu na tzw. dołku. Zostałam zawieziona przez ABW na tak zwany dołek, to jest do policyjnej izby zatrzymań. Tam traktowano mnie dość brutalnie. Zabrano wszystkie moje rzeczy, nawet sweter, choć było zimno. Podczas korzystania z toalety byłam nadzorowana przez funkcjonariuszy mężczyzn przez okienko w drzwiach. Niektórzy wprost patrzyli na mnie, jak załatwiam swoje potrzeby fizjologiczne. Podobnie, gdy myłam się pod prysznicem. Było to upokarzające. Represjonowana jest także rodzina urzędniczki. Jej męża próbowano zmusić do odejścia z pracy. Kilka dni po aresztowaniu córki... Zięć, który pracował w jednej z niemieckich firm, został wezwany przez kierownictwo i z prośbą o napisanie zwolnienia z pracy. Pan pisze, że pan się zwalnia z pracy z powodów rodzinnych. Czyli po prostu represje dotykają całą rodzinę. Jak relacjonuje ojciec zatrzymanej Urszuli D., w ich domu doszło do włamania podczas nieobecności jej męża. Do zajścia miało dojść w czasie, gdy dom miały obserwować służby. Mają dom pod obserwacją, mają telefony są na podsłuchu, więc wiedzieli, kiedy akurat nie będzie nikogo w domu. To krótki okres, godzina czy półtorej godziny było i w tym momencie włamanie do domu. Coś szukali, coś znaleźli, nie wiadomo, czy coś nie przybyło, może coś podrzucili. Metody działań służb podległych Adamowi Bodnarowi w niczym nie przypominają standardów, na które tak często się powoływał. To nie chodziło o żadną praworządność. To jest leworządność i to chodziło o zdobycie władzy i użycie aparatu państwa jako aparatu represji wobec demokratycznie wybranej opozycji. Pod koniec marca został zatrzymany ksiądz Michał Olszewski. Jego również poddano torturom, odmawiając chociażby wody. Zawieziono mnie na dołek. Od 6 rano przez cały dzień nawet przy czynnościach fizjologicznych byłem skuty. Ani na chwilę nie zdjęto mi kajdanek. Usłyszałem, że o tej porze nie ma ani kolacji, ani wody. Ubłagałem pół butelki wody z kranu przyniesionej w butelce, która stała w celi. Rano, kiedy prosiłem, by zaprowadzono mnie do WC, usłyszałem: lej do niej. Przez Polskę przelewają się manifestacje w obronie księdza. Ostatnio już co najmniej dwukrotnie ksiądz Michał miał wizytę lekarza i udało się także uzyskać dla niego niezbędne leki. Także pod tym względem jest to rzeczywiście jakiś taki efekt, można powiedzieć, wzmożonego zainteresowania opinii publicznej. To, jak potraktowano kapłana, dla wielu może świadczyć o czymś jeszcze. Myślę, że jest to po prostu nic więcej, tylko atak na Kościół pośredni. Powstaje też pytanie, dlaczego dochodzi do takich sytuacji. Adam Bodnar przez 6 lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Ma za zadanie stać na straży praw i wolności człowieka i obywatela. W sprawie zatrzymanej w rzekomej aferze Funduszu Sprawiedliwości Adam Bodnar, zdaje się, zapomniał o prawach człowieka. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Polskie służby zidentyfikowały i namierzyły człowieka, który zabił 21-letniego polskiego żołnierza strzegącego granicy z Białorusią. Tak ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. Morderca ma wciąż przebywać na Białorusi. Możliwe, że planuje ucieczkę do Syrii.
Mateusz Sitek, polski żołnierz strzegący granicy polsko-białoruskiej, został raniony nożem 28 maja. Zaatakował go na odcinku granicy w okolicach Dubicz-Cerkiewnych jeden z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę. Mateusz zmarł w szpitalu 6 czerwca. Ale polskim służbom udało się ustalić tożsamość zabójcy żołnierza. Jak ustalili dziennikarze RMF, ma to być osoba z Bliskiego Wschodu i obecnie przebywa na terytorium Białorusi. Nie jest potwierdzone, że to szkolony terrorysta. Wiadomo natomiast, że trzeba się śpieszyć, bo może planować ucieczkę z powrotem na Bliski Wschód. Ślimaczy się budowa trasy tramwajowej na warszawski Wilanów. Generalny wykonawca poinformował, że zakończenie jednej z największych inwestycji Rafała Trzaskowskiego opóźni się o 2 miesiące. Mający już dość utrudnień warszawiacy mogą być jednak spokojni. Prezydent Warszawy także jest tym zirytowany. Wiem, że to dla wszystkich, którzy w okolicach budowy mieszkają, pracują, podróżują, bardzo frustrująca wiadomość. Dla mnie również, ale zapewniam, że nie przechodzimy nad tą sytuacją do porządku dziennego. Trzaskowski poinformował, że opóźnienia wynikają z błędów wykonawcy. Mają zostać naprawione na jego koszt. 19-kilometrowa trasa na Wilanów kosztuje podatników 1 200 000 000 zł. Koniec prac pierwotnie zaplanowano na wrzesień. Niestety wszystko się wydłuży i tramwaj na Wilanów pozostanie póki co tylko pożądaniem. Tydzień temu spłonęła fabryka produkująca m.in. paluszki beskidzkie. Zniszczenia objęły kilka budynków, w tym halę produkcyjną i magazyny surowców, które były ze sobą połączone. Jeszcze w czwartek trwało dogaszanie w niektórych miejscach obiektu, a mimo to pierwsza paczka paluszków po pożarze zeszła z linii już w środę. Właściciel fabryki zapowiedział, że nikogo nie zwolni. Po prostu tymczasowo został wprowadzony rotacyjny system zmian w trybie 2-tygodniowym. Postawę przedsiębiorcy prezesa firmy Aksam pochwalił w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki. Moje ulubione beskidzkie. Wszystkie paluszki mają teraz kłopoty, spłonęła im hala fabryczna, a właściciel postanowił nikogo nie zwalniać. Bardzo szanuję takich przedsiębiorców i wszystkich zachęcam do kupowania polskich produktów. My też szanujemy przedsiębiorców, których nie interesuje wyłącznie własny interes, ale też los jego pracowników. Drenowania kieszeni Polaków ciąg dalszy. Kolejne samorządy informują o planowanych podwyżkach cen wody. Wcześniej wzrosły już rachunki za gaz i energię elektryczną. Zdaniem ekonomistów podwyżki wkrótce napędzą inflację, która ma przyspieszyć już w najbliższych miesiącach. Że już po 100 dniach ludzie będą mieli więcej w sklepach. Gdyby to był materiał satyryczny, to można by powiedzieć, że Donald Tusk miał rację, bo ludzie będą mieli więcej do zapłacenia. Z tym, że rosnące koszty życia to dramat dla budżetów domowych polskich rodzin. Są za wysokie, za szybko. Te ceny są wywołane sztucznie. Ten rząd doprowadzał do tego, żebyśmy w długach zaczęli mieszkać. W życie wchodzą właśnie podwyżki za wodę. Opozycja biła na alarm już 2 miesiące temu. Nie ma w zasadzie rachunku, który by nie został podwyższony w ostatnich kilku miesiącach Polakom. Został jeden, wody, ale okazuje się, że pan Dariusz Klimczak chce uwolnić ceny wody i również ceny wody podskoczą do góry o 50%. Wówczas jednak koalicja 13 grudnia drwiła z tematu. Polaków nie czekają żadne podwyżki wody i pan powinien przestać kłamać. O tym, kto w trakcie tej sejmowej debaty kłamał, najlepiej przekonają się ci, którzy otrzymają niebawem nowe rachunki za wodę, a wśród nich będą m.in. mieszkańcy Warszawy. Rachunki za wodę w Warszawie od 12 lipca w górę. MPWiK podnosi stawki o prawie 20%, twierdząc, że to konieczność. Wrocławia. Podwyżka ceny wody we Wrocławiu. Zapłacimy blisko 20% więcej niż do tej pory. Czy Polic? Duża podwyżka także w Policach. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło dla gminy około 60% podwyżkę za wodę. Informacje o tak wysokich podwyżkach szokują i trudno je uzasadnić. Ktoś poczuł chyba, w cudzysłowie, tę lepszą zmianę taką, która pozwala na to, żeby mieszkańców łupić, mówiąc najprościej, a to jest bardzo zły sygnał. Polaków po kieszeniach uderzą też podwyżki za gaz i prąd, bo od lipca nie obowiązuje już tarcza antyinflacyjna. I mimo, że pakiet podwyżek wciąż się rozrasta, to politycy koalicji 13 grudnia nie przestają forsować polityki klimatycznej Unii Europejskiej, która również ma wpływ na rosnące ceny energii. Ja w tej materii zawsze słucham swojego syna, który mimo tego, że ma 8 lat, już bardzo mocno jest zorientowany na to, co dzieje się z naszym powietrzem, z naszym klimatem. Do tego nie potrzeba, panie pośle, wzywać Matki Boskiej. Wystarczy patrzeć na to, co się dzieje. To już wszystko wiemy. Efekty już widać. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego dotyka nas już.
wskaźnik PMI jest na dosyć niskim poziomie. A do tego wszystkiego dochodzi jeszcze zwiększony VAT na żywność i ceny paliwa. Średnio to 6,50 zł za litr, choć internauci wciąż czekają na obiecane 5,19. Na mapie zaznaczono wszystkie stacje benzynowe, na których można kupić paliwo w cenie obiecanej przez Tuska. 5,19 za litr. To moje przekonanie. A przecież... że już po 100 dniach ludzie będą mieli więcej, w sklepach będzie taniej i w każdym polskim domu będzie lepiej. Ma gruntowne pokrycie też w naszych kompetencjach i obliczeniach. Warto dodać, że na obliczenia rządu Donalda Tuska pracuje rekordowa dotąd liczba 136 ministrów i wiceministrów. To oczywiście stan na dziś. Kamil Nieradka, Telewizja Republika. To była usterka, jakich mało. Awaria, która spowodowała paraliż w wielu branżach gospodarki, będzie miała długofalowe skutki. Błąd w aktualizacji oprogramowania antywirusowego dotknął szczególnie sektor lotniczy i amerykańską giełdę, która zanotowała wyraźne spadki. Pasażerowie mogą jednak ubiegać się o odszkodowania za odwołane lub opóźnione loty. Lotnisko w Los Angeles powoli wznawia pracę. Część lotów Delta Air i United Airlines zostało przywróconych. O tym, jak awaria aktualizacji systemu antywirusowego wpłynęła na liczbę lotów, świadczy ta mapa. Wizualizacja z flight radaru przedstawia samoloty nad Stanami Zjednoczonymi. W momencie wystąpienia awarii liczba połączeń dramatycznie spadła. Awaria znacznie w mniejszym stopniu dotknęła Polskę. Warszawskie lotnisko Okęcie działa normalnie, jednak zaleca się pasażerom wcześniejszy przyjazd i sprawdzanie siatki połączeń. Za opóźnienie lub anulowanie przelotu pasażerowie mogą powalczyć o zwrot kosztów. Za opóźniony bądź odwołany lot można otrzymać od 250 do 600 euro rekompensaty. Aby jednak otrzymać odszkodowanie, należy dokładnie sprawdzić podpisane dokumenty. Rekompensata nie przysługuje często w przypadku zdarzeń losowych. Wizz Air poinformował jednak, że w tym przypadku zwrot jak najbardziej się należy. Będzie to 120% kosztów biletów w postaci środków na wirtualne konto pasażera. Już o takie odszkodowanie można ubiegać się po 3-godzinnym opóźnieniu na dolocie do danej destynacji. Wtedy jak najbardziej takie odszkodowanie przysługuje. Wysokość tego odszkodowania zależy tak naprawdę od długości lotu, czyli od tego, dokąd tak naprawdę lecimy. Jeżeli chodzi o tak zwane loty long-haulowe, czyli te transatlantyckie, długie loty, no to maksymalne odszkodowanie to jest oczywiście tutaj to 600 euro. Na globalną awarię zareagowała od razu giełda. Akcje CrowdStrike straciły w piątek ponad 10%. Rynek ma ciężki piątek, ale to jest jakby wynik ostatnich kilku ciężkich dni. I myślę, że jest jakaś niepewność, która ma miejsce teraz, gdy kończymy tydzień. Na razie trudno oszacować wysokość strat, jakie przyniosła światowa awaria. Wiadomo, że usuwanie jej skutków potrwa jeszcze kilka najbliższych tygodni. Telewizja Republika jako jedyna transmitowała na żywo konwencję republikanów w Milwaukee. Przez 4 dni na miejscu była nasza ekipa. Dzięki temu możemy pokazać Państwu, jak republikanie szykują się do wygrania wyborów i przejęcia władzy. Konwencja pokazała, że w tej chwili w ich obozie panuje absolutna jedność i głęboka wiara w to, że wygra Donald Trump. Marcin Szewczak. To były 4 dni pełne nie tylko politycznych emocji. Wyraźnie wzruszony Donald Trump, entuzjastycznie przyjęty przez republikańskich delegatów, opowiadał o tym, jak cudem uniknął śmierci. Dziękował Bogu za ocalenie życia, rodzinie za wsparcie i rodakom, którzy byli z nim w najtrudniejszych chwilach. Gdy uniosłem w górę zaciśniętą pięść i ludzie zorientowali się, że jest ze mną dobrze, że wstałem, cieszyli się, byli dumni, że są Amerykanami. Czegoś takiego nie widziałem nigdy wcześniej. Do końca życia zapamiętam tamten moment i tamto wsparcie, które otrzymałem od moich rodaków wtedy na wiecu w Pensylwanii. Republikanie stawiają na wartości bliskie wielu Amerykanom. Chcą uczynić Amerykę znów wielką, ale też bezpieczną, przyjazną dla rodzin, szanującą tradycyjne wartości. Trumpa poparli nawet niedawni jego zaciekli wrogowie, Nikki Haley, Ted Cruz czy Marco Rubio. Pomożemy Donaldowi Trumpowi. Stoimy tu obok niego. Kochamy go i razem odniesiemy sukces. Ma w tym pomóc J.D. Vance. Donald Trump osobiście wskazał go jako kandydata na wiceprezydenta.
Senator z Ohio bardzo interesuje się sytuacją w Polsce. Wielokrotnie alarmował o niezgodnych z prawem działaniach rządu Donalda Tuska, między innymi o nielegalnym przejęciu mediów publicznych czy o aresztowaniu polityków opozycji. Vance cieszy się poparciem ciężko pracujących Amerykanów, ma niespełna 40 lat. Donald Trump nauczył mnie tego, by nawet w najtrudniejszych momentach walczyć o Amerykę, by dawać innym przykład patriotyzmu i poświęcenia. Republikanie przyjęli program, w którym między innymi zapowiadają zapobieżenie III wojnie światowej, masowe deportacje nielegalnych imigrantów, a także przywrócenie pokoju w Europie. Trump spisał się fantastycznie. Po tych przeżyciach wrócił do nas i zaproponował świetny program. Wiele rzeczy, na które czekaliśmy. Gośćmi konwencji republikanów byli współpracownicy prezydenta Andrzeja Dudy, z którymi spotkał się kandydat na prezydenta największego mocarstwa świata Donald Trump oraz J.D. Vance. Polska się liczy i liczy się prezydent Andrzej Duda jako przywódca Polski. Świadczy o tym to, że prezydent Donald Trump przed dosłownie kilka godzin przed swoim najważniejszym wystąpieniem znalazł czas dla współpracowników prezydenta Dudy. Polonia ma bardzo duże znaczenie. I niewątpliwie również to jest tutaj bardzo uważnie obserwowane i przekonanie o tym, że głosy Polaków w Ameryce, Polonii amerykańskiej będą mieli ogromne znaczenie, jest faktem. Powrót do wartości, na których zbudowana została Ameryka, silna gospodarka i silne sojusze, bezpieczeństwo i rodzina. Coraz więcej Amerykanów poszukuje właśnie takiej stabilizacji. Stawka jest tak duża. Problemy są tak poważne do rozwiązania i światowe, prawda, geopolityczne i wewnętrzne, że dawno nie było takiego wewnętrznego zjednoczenia. Stąd ja to diagnozuję właśnie jakby takie naturalne zjednoczenie wokół przywódcy. Stąd rosnące szanse Donalda Trumpa na powrót do Białego Domu. Marcin Szewczak, Telewizja Republika. Wbrew spekulacjom, prezydent Stanów Zjednoczonych nie zamierza wycofać się z wyścigu o Biały Dom. W przyszłym tygodniu Joe Biden chce wrócić do prowadzenia kampanii po tym, jak wykryto u niego koronawirusa. Administracja prezydenta Bidena zapewnia, że o żadnej rezygnacji ze startu w wyborach nie ma mowy. Sam prezydent ogłosił, że w przyszłym tygodniu wraca do kampanii po kwarantannie w związku z zakażeniem koronawirusem. Problem w tym, że o ile oficjalny przekaz z Białego Domu jest jasny, o tyle głosy z otoczenia prezydenta i samej partii demokratycznej świadczą o zupełnie innych nastrojach. W partii są obecnie dwa obozy. Jeden uważa, że Biden nie powinien kandydować i chcą o tym mówić głośno. Drugi obóz uważa, że Biden nie powinien kandydować, ale boją się o tym mówić, żeby nie spowodować więcej strat demokratom niż sam start Bidena. Notowania Joe Bidena zaczęły spadać po pamiętnej debacie, którą choć zorganizowaną na warunkach Białego Domu, prezydent przegrał z Kretesem. Zamiast poparcia zaczęły pojawiać się głosy dotyczące jego sprawności, nie tylko fizycznej. Później było już tylko gorzej. Najważniejszy od lat szczyt NATO w Waszyngtonie przyćmiła kuriozalna wpadka, gdy zapowiadając prezydenta Ukrainy, przedstawił Władimira Putina. A teraz przekazuję głos prezydentowi Ukrainy, który ma tak dużo odwagi i determinacji. Panie i panowie, prezydent Putin. Wołodymyr Zełenski zdaje się dostrzegać problem. Oficjalnie odbył pierwszą od wybuchu pełnoskalowej wojny rozmowę z kontrkandydatem Bidena, Donaldem Trumpem. Według Kijowa omówiono m.in. plan republikańskiego kandydata na rozpoczęcie negocjacji z Rosją. I to będzie zależeć potem od partnerów. To będzie zależało od partnerów, którzy będą wywierać presję na Rosję, aby ta zgodziła się usiąść i pomyśleć o zakończeniu wojny. Nie oznacza to, że musimy walczyć o wszystkie terytoria siłą. Що треба відвоювати силою всі території. Demokraci boją się dziś już nie tylko o przegraną w wyborach prezydenckich, ale i porażkę w zbliżających się wyborach do Izby Reprezentantów. Była spikerka Izby Nancy Pelosi miała otwarcie powiedzieć, że Biden powinien ustąpić. Myślę, że to wielka sprawa, zwłaszcza dla kogoś takiego jak Nancy Pelosi, że jej rozmowa wyszła na jaw w wiadomościach, nawet jeśli nie pochodziła bezpośrednio od niej. Jest osobą, która lubi robić rzeczy po cichu i w tle, a potem mieć bardzo jednolity front. Notowania Joe Bidena są dzisiaj tak złe, że pojawiają się pytania nie tylko o jego możliwy start w wyborach, co o zdolność do rządzenia najpotężniejszym krajem świata w ogóle.
co w obecnej sytuacji geopolitycznej ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa między innymi Polski. Ta rywalizacja, która dzieje się dzisiaj w łonie demokratów, ona z pewnością wywołuje duże zaciekawienie z punktu widzenia Kremla, który będzie prawdopodobnie starał się wpływać na wyniki tych wyborów. I na pewno daje to do zrozumienia Putinowi, że to nie jest tak, że Stany Zjednoczone są jednak na tyle taką polityczną potęgą, żeby go jednak powstrzymywać od dalszych imperialnych działań. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia wobec krajów wschodniej flanki NATO ze strony Moskwy czy Tajwanu ze strony Pekinu, podejmowanie przez Waszyngton szybkich i zdecydowanych działań nie tylko dyplomatycznych ma kluczowe znaczenie. Kamil Trzaska, Telewizja Republika. Zdaniem Kacpra Kity, ewentualna wygrana Donalda Trumpa będzie oznaczała trudną współpracę z Komisją Europejską, na czele której przez 5 najbliższych lat wciąż będzie stała Ursula von der Leyen. Wydawało się, oni na to liczyli, że Trump to będzie taki chwilowy epizod, który po 4 latach się zakończy i nigdy nie wróci. A dzisiaj widzimy, że Trump to nie jest pojedynczy człowiek, to jest szersza przemiana mentalności na amerykańskiej scenie politycznej, na amerykańskiej prawicy i w centrum, gdzie bardzo wielu ludzi ma dość tego typu agendy, jaką reprezentuje pani von der Leyen, ponieważ mają poczucie, że to właśnie ta agenda, agenda globalizacji, agenda ideologiczna, przesuwanie się ciągle w lewo, doprowadziło do zubożenia dużej części amerykańskiej klasy pracującej i klasy średniej. Doprowadziło do utraty miejsc pracy w tych stanach pasa rdzy, które na Trumpa w 2016 roku zagłosowały i które teraz Trump będzie chciał ponownie pozyskać i też dlatego wskazuje właśnie na Vance'a jako na swojego kandydata na wiceprezydenta, że Stany Zjednoczone przez to stały się bardziej właśnie zależne chociażby od Chin czy innych krajów azjatyckich, do których przeniosły się te miejsca pracy, do których przeniósł się amerykański przemysł, że Stany Zjednoczone potrzebują mieć własny przemysł, własne technologie i też to, co Trump powiedział wielokrotnie w swoim przemówieniu, muszą cały czas opierać się na energetyce również węglowej czy na gazie amerykańskim i chcą sami być maksymalnie niezależni i sprzedawać go innym, a nie uzależniać się z zewnątrz od innych krajów. No i to jest tradycyjna protekcjonistyczna polityka, która w Stanach Zjednoczonych przez wiele dekad miała miejsce, która w ostatnich kilkudziesięciu latach została porzucona na rzecz polityki właśnie globalizacyjnej, no i która zdaniem Trumpa i zdaniem ogromnej części Amerykanów po prostu przyniosła Stanom Zjednoczonym zarówno jako państwu, jak i jako narodowi, ale wreszcie też pojedynczym Amerykanom, których sytuacja materialna się pogorszyła, którzy mają poczucie, że ich dzieci mają gorsze perspektywy niż oni sami. Oni to wszystko odczuwają. No i w Europie jest podobnie, chociaż w Europie, jak widać, jednak jeszcze to rozczarowanie nie jest na tyle duże, żeby Ursula von der Leyen nie mogła być kolejną kadencją. Przepraszam. Skandal w sejmiku województwa łódzkiego. Tamtejsi radni z rządzącej koalicji najpierw zgodzili się na zorganizowanie nadzwyczajnej sesji, ale kiedy otrzymali powiadomienie o posiedzeniu, na obrady nie przyszli. Stawili się za to w komplecie wszyscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Sesja miała być poświęcona uchwałom upamiętniającym polskich bohaterów oraz przetrzymywanych w areszcie urzędniczek i księdza Michała Olszewskiego. Skandal w łódzkim sejmiku wojewódzkim. Na ostatniej sesji radni koalicji 13 grudnia zdjęli z porządku obrad projekt uchwały upamiętniającej rodzinę Ulmów Witolda Pileckiego oraz ojca Maksymiliana Kolbe. Po wyznaczeniu terminu kolejnej sesji, na której ten temat oraz sprawa zatrzymanych przez bodnarowców księdza Michała Olszewskiego oraz urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości miały zostać podjęte, radni KO i PSL nie przyszli do pracy. Niestety radni koalicji rządzącej zachowali się skandalicznie i nikt z nich na sesję nie przyszedł. Czyżby bali się prawdy? Gdzie te kobiety koalicji, które krzyczały o piekle kobiet? Dziś tortury stosowane wobec uwięzionych już nie są piekłem? Termin sesji wyznaczyła sama marszałek Małgorzata Grabarczyk z Platformy Obywatelskiej. Jednak ani ona, ani wicemarszałkowie, ani nikt poza radnymi PiS nie stawił się na sali obrad, mimo otrzymania wcześniej odpowiedniej informacji. Ja w ogóle nie znam takiej sytuacji, nie tylko w województwie łódzkim, w przeciągu tych 25 lat no już trwania samorządu, tak, w tej nowej formie, bym powiedziała, kiedy mamy sejmik województwa łódzkiego, a takiej sytuacji w ogóle na terenie Polski.
naszego państwa. Może pani marszałek miała jakiś ważny powód, dla którego nie mogła być na zwołanej przez siebie sesji. Okazuje się, że tym ważnym powodem były egzotyczne wakacje. Nadszedł ten czas. Czas bez troski. Zdjęcie zamieszczone przez panią marszałek skomentował m.in. jej partyjny kolega Wojciech Ziółkowski, który ewidentnie kpił sobie z obowiązków służbowych. Wracamy. Sesja. Wojciech, jak mi przykro. Takim zachowaniem wyborcy są oburzeni. Jeżeli ktoś jest politykiem i dostaje pieniądze za to, jaki zawód wykonuje, jednak decyduje się ten zawód wykonywać chyba z pełną świadomością, no to tak, to zdecydowanie. Powinny być stosowane kary porządkowe wobec takich osób. Myślę, że powinni pracować i normalnie brać pieniądze, tak jak my wszyscy pracujemy, tak? Jak nie pracujemy, nic nie dostajemy, nie mamy żadnych pieniędzy. Także uważam, że powinni pracować, tak? Przychodzić do pracy i normalnie pracować. Ale czego można się spodziewać, skoro przykład idzie z góry? Nieco ponad miesiąc od objęcia teki szefa rządu, Donald Tusk wybrał się na narty do Włoch. W tym czasie posiedzeniom rządu przewodniczył Władysław Kosiniak-Kamysz. Czasami swoją nieobecność na uroczystościach państwowych premier tłumaczył złym stanem zdrowia. Tak było pod koniec kwietnia, kiedy zrezygnował z udziału w obchodach Święta Konstytucji 3 maja i odmówił prezydentowi spotkania dotyczącego bezpieczeństwa Polski. No i życzę wam miłych tych dni, no i zdrowia, bo jak mawiały moja babcia, moja mama, pewnie wasze też, zdrowie jest najważniejsze. A wiadomo, dla zdrowia psychicznego odpoczynek też jest potrzebny. Dlatego w tym miesiącu przepracowany Donald Tusk znów musiał wypocząć. Tym razem we Francji. Ulubionym kierunkiem wakacyjnym wielu polityków jest zachód Europy. Nowo wybrana europoseł Marta Wcisło... Płyniemy sobie promem. Postanowiła wybrać się parostatkiem w piękny rejs po Strasburgu. Sprawdzamy drogi komunikacyjne dojazdu do parlamentu, ale też atrakcje dla turystów. Powiem szczerze, jestem tu drugi dzień, ale dzięki Eli naprawdę jest super. Pani Wcisło, życzymy w Europarlamencie wielu udanych wystąpień, z których zasłynęła w Sejmie. Jednym słowem, hulej dusza, piekła nie ma. Państwo państwie, panie ministrze, z tego miejsca oskarżam pana o działanie na szkodę obywateli bez zgody obywateli. Jak mówi wasz prezes, dosyć tego, stop PCK i CPK i innym nazwom. Maciej Strug, Telewizja Republika. O politycznych wakacjach posłanki Wcisło mówili goście Jacka Sobali. Moi drodzy, jestem z Elą Łukaciejewską w Strasburgu. Płyniemy sobie promem. Ela to zorganizowała na wniosek władz miasta Strasburga. Sprawdzamy drogi komunikacyjne dojazdu do parlamentu, ale też atrakcje dla turystów. Powiem szczerze, jestem tu drugi dzień, ale dzięki Eli naprawdę jest super. Kochani, fantastyczna osoba, fantastyczne pomysły i zawsze myśli o was, o Polsce. Czy u nas nie mogłoby być tak pięknie? Mogłoby być. Będzie. Dziękuję Marta i super kadencji w Parlamencie Europejskim. Dziękuję wzajemnie. Pytanie do pana Balta. Ja powiedziałem, że pan zazdrościł. Zazdrościł pan? Nie, pływałem tym promem. Jest na początku kadencji zawsze miasto Strasburg zaprasza europosłów do zapoznania się z atrakcją turystyczną, którą jest ten prom. Notabene posłowie Parlamentu Europejskiego, pracownicy Parlamentu Europejskiego mogą tym promem codziennie do pracy za darmo dojechać, dopłynąć i później powrócić do domu. Tak samo jak i komunikacją publiczną tramwajami. A pan płynął tym promem również? Nie. Ja wybieram się, jeżdżę do parlamentu w Brukseli na hulajnodze, bądź metrem, a w Strasburgu przemieszczałem się samochodem. No nie, szczególnie, że to bardzo źle wygląda. Ja rozumiem, wiem, że jest tam możliwość, tam dostawaliśmy maile w tej sprawie, no ale ten film chyba jest o czym innym, bo o przepływaniu prawie że gondolą przez panią poseł opowiadającą, że ona w tym momencie myśli o Polsce, a przecież wyborcy wysłali ją tam, żeby ciężko pracowała, więc ja wiem, że jest czas wolny. Ja sam odwiedzałem katedry, obie i w Brukseli, i w Strasburgu. A w windzie pan się zatrzasnął? Nie zatrzasnąłem się jak poseł Braun w windzie i nie uważam awarii w parlamencie za nieprzypadkowe i za opresyjne, tak jak on. Także no tu wydźwięk jest bardzo negatywny jednak. Ja uważam, że to jest komiczne, co zrobiła. Uwaga na pozostawione bagaże na lotniskach. Straż Graniczna tylko od czerwca musiała podjąć 125 interwencji w związku z zalegającymi walizkami i pakunkami. Za pozostawienie bagażu grożą mandaty.
W głowie się nie mieści, jak często wydajemy się zapominalscy. Straż Graniczna nałożyła mandaty na łączną kwotę 11 tysięcy złotych za pozostawienie bagażu na lotnisku bez opieki. Dla porównania w czerwcu i lipcu ubiegłego roku strażnicy podjęli 123 interwencje, czyli dwie mniej niż obecnie. Funkcjonariusze interweniowali również w przestworzach, gdy pasażerowie naruszali bezpieczeństwo na pokładzie. Chodzi m.in. o żarty z posiadania bomby w bagażu. Ukarano łącznie 21 osób. Ze Strażą Graniczną nie ma żartów. Na pańskim koncie. Aby zabezpieczyć pieniądze, podczas naszej rozmowy proszę o przelanie ich na jedno z naszych kont technicznych. Brzmi wiarygodnie, a to fałszywa rozmowa. Oszustka podszywa się pod pracownika banku w celu wyłudzenia pieniędzy i danych. Policja warmińsko-mazurska ostrzega przed takimi telefonami i zaleca szczególną ostrożność. Pracownik banku nigdy nie będzie żądał od ciebie przelania twoich pieniędzy na nieznane konto. Nie zażąda również podania danych do logowania ani danych osobowych. Nie będzie chciał również, abyś instalował nieznane oprogramowanie na swoich urządzeniach. W przypadku takich telefonów należy się niezwłocznie rozłączyć, a o próbie wyłudzenia danych zawiadomić policję. Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych coraz bliżej. Projekt ograniczający sprzedaż napojów wysokoprocentowych na stacjach benzynowych w godzinach nocnych ma być gotowy i może trafić do Sejmu już po wakacjach. W ostatnim badaniu CBOS ponad połowa Polaków stwierdziła, że sprzedaż alkoholu na stacjach powinna być zakazana. Przy czym 35% Polaków poparło całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach, a 17% jest za tym, by zakaz obowiązywał od godziny 22 do 6 rano. 42% badanych nie poparło wprowadzenia zakazu. Proponowana data wejścia w życie nowego przepisu to 1 stycznia. W najbliższych dniach w całym kraju możemy spodziewać się upałów i małego zachmurzenia. Jak informują synoptycy, w wielu regionach wrócą 30-stopniowe temperatury. Do Polski napłynęło powietrze zwrotnikowe, co spowodowało, że zrobiło się ciepło, a nawet bardzo ciepło. Już dziś na zachodzie kraju 33 stopnie Celsjusza. W kolejnych dniach będzie nawet cieplej. Mamy wydane ostrzeżenia meteorologiczne o upale dla znacznego obszaru kraju. Głównie tutaj mowa o zachodniej, południowej i centralnej części kraju. Część ostrzeżeń na województwa zachodnie obowiązuje już od dzisiaj. Jak radzić sobie z upałami? Dużo wody pić i przyjść nad jeziorko. Jadę nad rzekę, pływam, nie opuszczam mieszkania, póki upał nie minie. Ja jestem emerytem, także jestem codziennie tutaj. Także jest odpowiedź na to. I się kąpię oczywiście. I pamiętajcie o kremie z filtrem. Upałów nie należy lekceważyć, bo może się to źle skończyć. Unikajmy przebywania na zewnątrz w czasie, kiedy temperatury są najwyższe, czyli od godziny 10 do 16. Pamiętajmy o nakryciu głowy, kremie z filtrem i odpowiednim nawodnieniu. Normalnie w ciągu dnia powinniśmy pić mniej więcej 250 ml wody na 10 kg masy ciała, jednak w upały... Jeżeli dochodzi do tego upału, to jeszcze przynajmniej pół litra dziennie. Czyli jeżeli mamy takiego 100-kilogramowego chłopca, to on powinien wypijać na co dzień 2,5 litra płynów plus pół litra z powodu upału i mamy 3 litry. W takie upały ekstremalnie nagrzewają się nasze samochody. Wewnątrz aut temperatura jest dwukrotnie wyższa niż na zewnątrz. Dlatego nie możemy zostawiać w nich osób, które są pod naszą opieką, ani zwierząt. Czasem kilka minut wystarczy, żeby ten samochód właśnie nagrzał się do bardzo wysokich temperatur, co prowadzi bardzo często do omdleń, do odwodnienia, a nawet do śmierci. Co w przypadku, kiedy zauważymy, że osoba lub zwierzę znajdują się w zamkniętym aucie podczas upału? Policja nie pozostawia wątpliwości. Możemy wybić szybę. Tutaj za taką szybę nie będziemy odpowiadać. Póki piękna pogoda trwa, korzystajmy z niej ile możemy, ale pamiętajmy o tym, aby zachować zdrowy rozsądek, zarówno w mieście, jak i nad wodą. Marcin Bakalarski, Telewizja Republika. To mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. Te słowa Neila Armstronga przeszły do historii. Mija dokładnie 55 lat od pierwszego lądowania człowieka na Księżycu. Astronauci z misji Apollo 11 na Srebrnym Globie spędzili niewiele ponad 2,5 godziny. Misja Apollo 11 wystartowała 16 lipca 1969 roku z Centrum Kosmicznego na przylądku Canaveral. Po 3 dniach lotu statek kosmiczny wszedł na orbitę Księżyca. Buzz Aldrin wraz z Neilem Armstrongiem przeszli do modułu księżycowego, który odłączył się od statku i rozpoczął historyczne lądowanie. Misja była przełomowym momentem nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata. 30 lat po tych wydarzeniach Neil Armstrong przyznał, że to dokonanie dało wiarę w ludzkie możliwości. Najważniejszym osiągnięciem Apollo było pokazanie, że ludzkość nie jest na zawsze przywiązana do Ziemi, a nasze wizje sięgają znacznie dalej niż to.
Astronauci wrócili na Ziemię 24 lipca, lądując na wodach Oceanu Spokojnego. Misja Apollo 11 była olbrzymim sukcesem. Pozwoliła wyprzedzić Związek Radziecki w wyścigu zbrojeń podczas tak zwanej zimnej wojny. Astronautów na amerykańskich ulicach witały prawdziwe tłumy. Dziękujemy wam za waszą odwagę, dziękujemy za podniesienie naszych celów, celów mężczyzn i kobiet na całym świecie do nowego wymiaru. Władze były przygotowane na każdy scenariusz. Powstało nawet orędzie, które prezydent miał wygłosić w razie śmierci astronautów. Po tym wydarzeniu na Księżycu wylądowało jeszcze 5 misji z ludźmi na pokładzie. Ostatnią jak dotąd była misja Apollo 17, która na Srebrnym Globie wylądowała w grudniu 1972 roku. Wakacyjne wyjazdy mijają bardzo szybko, dlatego oczywistym jest, że przywozimy z nich pamiątki. Jednak koralowce czy akcesoria wykonane ze zwierzęcej skóry lepiej zostawić na miejscu, bo ich przewóz bez odpowiednich zezwoleń jest zakazany. O tym, że nie trudno o wakacyjny przemyt, przekonała się kobieta próbująca przywieźć do Polski żywego serwala sawannowego. 32-letnia kobieta przewoziła drapieżnego kota w transporterze dla zwierząt na tylnych siedzeniach samochodu. Twierdziła, że to kot domowy, rasy serwal. Kot się zgadza. Serwal także, ale nie domowy, a sawannowy. Obywatelka Ukrainy nie przedstawiła funkcjonariuszom Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej odpowiednich zezwoleń na jego transport. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności. To nie jedyny taki przypadek. Od początku tego roku tylko na Podkarpaciu funkcjonariusze służby celno-skarbowej udaremnili przemyt ponad 3000 sztuk okazów objętych ochroną. Wśród tych zabezpieczonych okazów były nie tylko koralowce, ale także przedmioty, galanteria, torebki wykonane ze skór chronionych zwierząt, dużo medykamentów zawierających pochodne z chronionych zwierząt, ale też żywe pijawki lekarskie, spreparowane, wypchane okazy żbika czy myszołowa. Mimo zapewnień sprzedawców, najczęściej na zagranicznych bazarach na przewóz przedmiotów wykonanych z roślin lub zwierząt zagrożonych wyginięciem nie wystarczy tylko dowód zakupu w postaci paragonu. Na przewóz przez granicę gatunków objętych ochroną zagrożonych wyginięciem, czy są to żywe okazy, czy wykonane z nich przedmioty, zawsze potrzebne są specjalne zezwolenia. Brak takich dokumentów spowoduje zabezpieczenie przedmiotu i zagrożenie karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dlatego z wakacji lepiej przywieźć tradycyjnie, na przykład pocztówkę albo magnes. Małe miasteczko, policyjne śledztwo i sąsiedzkie konflikty spowodowane anonimowymi, złośliwymi listami. Kto i po co je wysyła? Taką zagadkę będą musieli rozwiązać bohaterowie komedii Wredne liściki. Wredne liściki to francusko-brytyjska komedia kryminalna, która obnaża jedną z największych ludzkich wad – skłonność do uprzykrzania życia sąsiadom. Mieszkańcy małego angielskiego miasteczka Littlehampton otrzymują anonimowe, złośliwe listy. O ich wysyłanie zostaje oskarżona Rose, młoda irlandzka imigrantka. Sprawa jest na tyle poważna, że włącza się w nią lokalna policja. Kto i po co wysyła listy? Film trafi do polskich kin w przyszły piątek. 7 ofowych spektakli teatralnych, spotkania z twórcami i aktorami, program 10. jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego Pociąg do Miasta, stacja Artysta, Artystka w Gdyni zapowiada się interesująco. Widzowie zobaczą m.in. spektakle Very Sad, Nasza Racja, Kapral w Kościółku i Wieczna Komedia. Wstęp na wszystkie przedstawienia jest bezpłatny. Festiwal odbędzie się od 5 do 11 sierpnia, m.in. w Teatrze Gdynia Główna i Gdyńskim Centrum Sportu. Dinozaury i wschodzące gwiazdy polskiego rapu i hip-hopu na jednej scenie w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu. Sun Festival to muzyczna uczta dla miłośników muzyki, do której teksty napisało życie. Będzie głośno, energicznie i sentymentalnie. W tym roku impreza zostanie zorganizowana po raz trzeci. Zagrają m.in. Paktofonika, Bambi, Słoń, Szpaku i Paluch. Festiwal odbędzie się od 26 do 28 lipca. Jeszcze w ten czwartek humory w Wiśle Kraków były wyborne. Piłkarze Kazimierza Moskala świętowali awans do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy, co przyniosło też pokaźne premie pieniężne. Dziś jednak dobre nastroje Wiślaków popsuła UEFA, która zamroziła przyznane bonusy, stawiając klub w bardzo trudnej sytuacji.
Federacja wróciła do sprawy, która ciągnie się za Wisłą od dwóch dekad. Chodzi o konflikt byłego właściciela Bogusława Cupiała z menadżerem Adamem Mandziarą. Ten drugi domaga się wypłaty niecałych 4 milionów złotych w ramach prowizji za transfery Macieja Żurawskiego i Kamila Kosowskiego. Spór próbowały już rozstrzygnąć sądy, ale jak widać nieskutecznie. Znajdujący się w kryzysie finansowym klub ma więc 10 dni na odwołanie. Niestety pieniądze i tak zostaną zamrożone do momentu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Po przegranym finale Mistrzostw Europy z angielską kadrą pożegnał się Gareth Southgate. W efekcie ruszyła karuzela nazwisk, które mogłyby zastąpić 54-latka. Szansę pracy z Harrym Kane'em i spółką ma jednak każdy. Angielska federacja zamieściła otwarte ogłoszenie, w którym wymieniła pożądane cechy nowego selekcjonera. Jeśli zatem posiadasz licencję UEFA Pro, masz cechy przywódcze oraz doświadczenie w angielskim futbolu, a także umiejętnie kreujesz pozytywne środowisko pracy zespołowej, aplikuj już teraz. Jak śpiewał Grzegorz Markowski w utworze Niepokonani. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, niepokonany. Najwyraźniej tej kultowej piosenki nie słyszał lub nie zrozumiał Tiger Woods. Legendarny golfista odpadł już na samym początku prestiżowej imprezy British Open, notując fatalny wynik 14 powyżej par. W efekcie już trzeci raz z rzędu pożegnał się z turniejem rangi mistrzowskiej, co łącznie w jego 28-letniej karierze zdarzyło się tylko raz. Najbardziej utytułowany golfista wszechczasów nie zamierza jednak odpuszczać. Zapowiedział już swój powrót na początek 2025 roku. I to już wszystko w programie Republika Wieczór. Ja się z Państwem żegnam i zachęcam, zostańcie Państwo z nami.